Chciałem zapytać, ponieważ nie było okazji w sierpniu, nie odbyło się ani jedno posiedzenie Rady Miejskiej, nie była zwołana żadna komisja ani sesja, natomiast Państwo otrzymaliście maksymalną przysługującą Wam wartość diety ze względu na to, że nie było możliwości jej potrącenia, ze względu na nieobecność. Czy nie uważacie Państwo, że jest to troszeczkę niestosowne w stosunku do mieszkańców Augustowa, którzy muszą bardzo ciężko pracować, aby zdobyć takie niemałe pieniądze, które Państwo otrzymujecie w postaci diety? Proszę Pana, to, że nie są sesje, nie są komisje zwoływane, to nie znaczy, że nie pracujemy. A ja uważam akurat, że sierpień, tutaj może koledzy i koleżanki przyznają mi rację, dla nas akurat był najbardziej pracowitym miesiącem w roku. Bo już robimy przymiarki do budżetu nowego, więc się spotykaliśmy, zdalnie oczywiście. Mamy właśnie tą możliwość. Mieliśmy trzydniowe warsztaty. Warsztaty takie odnośnie właśnie zarzecza i tam planu zagospodarowania, więc też braliśmy udział. Potem spotykała się bodajże tak podkomisja, nie wiem ile razy, koleżanka, dwa czy trzy, tak się spotykała. Poza tym jeszcze chyba parę rzeczy też takich było. A tutaj nie widziałam takiej, właśnie ja uważam, że oszczędności zrobiłam, proszę Pana, bo jeżeli nie było tematów, nikt mi nie zgłosił żadnych projektów uchwał, nie wpłynęły żadne wnioski, ani od opozycji, ani od Pana Burmistrza o zwołanie sesji, bo proszę Pana, zwołanie sesji to też się wiąże z kosztami, to jest praca urzędników, a zwołać sesję po to, żeby na przykład prowadzić dyskusję albo dla samych wniosków, no zresztą chyba prawnie nawet nie mogę zwołać sesji, nie wprowadzając żadnej uchwały, bo akurat na ten miesiąc nie było. A tutaj też może sprostuję, bo mieliśmy ostatnią sesję 31 lipca, więc tak jakby już zahaczało tematy o sierpniowe. A ze względu na urlopy, bo proszę Państwa, nie tylko radni gdzieś tam mają urlopy też, ale urzędnicy również, a obsługa rady i kierownicy, prezesi przy sesjach muszą być obecni, więc tutaj naprawdę nie widzę żadnego problemu. A że my mamy akurat tak diety, że wypłacane są po prostu miesięcznie. Tutaj mamy akurat też dla mieszkańców, bo może nie dociera też do mieszkańców informacja, że za każdą nieobecność na komisji czy na sesji potrącane jest 10%, a że niektórzy nam zarzucają, że jesteśmy w dużo komisjach, więc jakby mamy tym bardziej więcej za nieobecności potrącane, to raz, a po drugie, proszę Państwa, no też nikt z radnych nie upomina się o podwójną dietę, jeżeli w danym miesiącu są dwie sesje, a tak bywało. Także tutaj uważam, że naprawdę jest ta dieta jest optymalna, zresztą porównywalna jak w innych samorządach. Identycznie jest w innych samorządach. Tylko jeszcze inne samorządy nie mają tego bata w postaci tych 10% nieobecności na komisjach i na sesjach, gdzie u nas jakby jest. To tyle. Dziękuję. Ja bardzo proszę, ja właśnie miałem też pytanie na ten temat zadać. Czy potwierdza Pani, że również dieta została wypłacona radnemu Balulikowi? Z tego, to nie analizowałam tego finansowo, jaka to jest kwota. Z tego, co wiem, to Pan radny Walulik nie uczestniczy ani w sesjach, ani w komisjach, więc... Tak, ja też wiem, tylko czy za sierpień tak, otrzymał 100% diety. Bo właśnie chciałam to potwierdzić, czy Pani to potwierdzi. Za sierpień powinien tak mieć zgodnie z prawem, bo proszę Państwa, my nie możemy jakby, no nie wiem, zmieniać prawo pod jednego człowieka, bo załóżmy, że ktoś jest ciężko z radnych, bardzo chory i też nie może uczestniczyć przez jakiś okres czasu na sesjach. Może
pracować gdzieś tam zdalnie, prawda? I, ale to jest bardzo mała kwota wobec tego, trudno mi powiedzieć. Wierzę pani. Tak, a te 100% także... to wynikało z tego, że nie było potrąceń, prawda? Nie było sesji, więc nie było potrąceń, czyli radni nie było sesji, 100% wszyscy. Bo tak? Inne samorządy nie mają żadnych potrąceń, czy są obecni. Nie, ja pytam o nasz samorząd. 100% jest wypłacana dieta, także tutaj naprawdę...